11. Meriem telefonuje do przyjaciółki. Ice, wróciliśmy do rezydencji, oznajmia. Nie miałam okazji wcześniej do ciebie zadzwonić. Jak to? Co się stało z panią Nurgul? Docieka córka Safije. Pani Nurgul zostawiła Oumerę i odeszła. Pan Lewent przywiózł nas do rezydencji. To, co stało się później, jest dziwne. Pan Lewent powiedział, że nie będę więcej pracować w rezydencji. Powiedział nawet, żebym usiadła z nimi do śniadania. Meriem, co ty mówisz? To wspaniałe wieści. Jestem bardzo zaskoczona. Możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Ice, nie wiem, odpowiada córka Durmusa. Uwierz mi, sama jestem zaskoczona. Teraz powiedział, że nie będę dłużej mieszkać w domu dla służby. Kazał przygotować dla mnie pokój w rezydencji. Powiedział, że porozmawia ze mną dzisiaj o czymś ważnym. Myślę i myślę, ale nic nie przychodzi mi do głowy. Wiesz, że zaproponował mi pracę w holdingu. Może to coś związanego z tym. Wszystko jest takie dziwne. Ja już zrozumiałam. Pan Lewent podjął decyzję i stoi za nią. Wszystko jest z powodu tej decyzji. Jakiej decyzji? Nie widzicie jako swojej pracownicy ani jako siostry Oumerę. Widzi ciebie jako swoją żonę. Żonę? Meriem robi wielkie oczy i ogląda się, czy nikt za nią nie stoi. Meriem, pan Lewent chce ci się oświadczyć, przekonuje Ice. Nie mów bzdur. Jakie oświadczymy? No Boga, pomyśl o wszystkim. Wszystko wskazuje, że chodzi właśnie o to. Zobaczysz, że dzisiaj da ci pierścionek. Ice, naprawdę mówisz bzdury. Jaki pierścionek i jakie oświadczymy? Później do ciebie zadzwonię. Meriem rozłącza się i wraca do kuchni. Oświadczyny? Czy to możliwe? Pyta, uśmiechając się do swoich myśli. Pan Lewent i ja. Nie, to niemożliwe. W tym momencie do kuchni wchodzi Lewent. Czy wyjdziemy coś zjeść? Pyta mężczyzna. Muszę z tobą porozmawiać. Dobrze, ale o co chodzi? Czy to coś związanego z moją pracą w firmie? Nie, to nie to. Możesz pracować, jeśli chcesz, zostawiam to tobie. Chcę porozmawiać o czymś ważnym, związanym z nami. Przygotuj się, czekam na ciebie. Tymczasem Asli próbuje nakarmić Hulię,
ale żona Bahadira odmawia jedzenia. Co się stało? Nie masz apetytu. Pyta pokojówka. Masz rację, ja też nie miałabym apetytu, gdybym była w twoim stanie. Ale wiem, co przywróci ci apetyt. Asli wyciąga telefon i pokazuje Huli swoje wspólne zdjęcia z Bahadirem. Jak ci się podobają? Wyglądamy jak z okładki magazynu, mówi dziewczyna. Akcja przenosi się do domu Cemila. Wszyscy domownicy siedzą przy stole. Wygląda na to, że nie spaliście dobrze ostatniej nocy, mówi Bedriye, patrząc na małżonków. Dlaczego tak myślisz? Pyta przyjaciel Lewenta. Jest południe, a my dopiero jemy śniadanie. Wszyscy już dawno zaczęli pracować. Nie ma pożytku z takiej pracy. Do mnie to powiedziałaś. Pyta Ice. Nie, tak po prostu powiedziałam, odpowiada Bedriye. Dlaczego wzięłaś to od razu do siebie? Czyżbym powiedziała nieprawdę? Widzimy tych, którzy wcześnie wstają i pracują. Na przykład nasz wczorajszy gość. Smacznego wam kropka. Córka Safije odchodzi do pokoju. Babciu, jeśli raz jeszcze powiesz coś, co zasmuci Ice, nie zostaniesz tutaj, ostrzega Cemil. Tymczasem Lewent musi pilnie pojechać do pracy, przez co jego wyjście z Meriem nieco się opóźni. Córka Durmusa postanawia w tym czasie pomóc Gulnas. Udaje się do sauny, by tam posprzątać. Melis zakrada się za nią, nastawia maksymalną temperaturę i zamyka drzwi. To koniec. Z Panem Bogiem, Meriem. Melis odchodzi z szerokim uśmiechem na twarzy. Meriem szarpie za klamkę, próbując otworzyć drzwi, te jednak ani drgną. Robi się coraz goręcej, mówi do siebie, ciężko wzdychając. Jakiś czas później Lewent wraca do domu. Jest zaniepokojony, gdy nie widzi Meriem. Szuka jej po całej rezydencji, próbuje się do niej dodzwonić, ale bez skutku. Akcja przenosi się do restauracji, w której znajdują się Oye i Dougen. Pani Oyu, nie może tak być, mówi Dougen. Nic nie zjadłaś. Nie przyszłam tu jeść, oświadcza dziewczyna. Powiedziałeś mi, że porozmawiasz ze mną o Cemilu i Ice. Nie o Ice i Cemilu, ale jeśli chcesz, możemy porozmawiać o tobie i Cemilu. Co chcesz powiedzieć? Mów otwarcie.
Dobrze znam miłosne spojrzenie. Nie jestem ślepy, żeby nie widzieć, jak patrzysz na Cemila. Będę szczery, moje uczucia wobec Ice są większe od miłości. Chcę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, czego nie zrobiłbym dla niej. Mówiąc krótko, skoro mamy ten sam problem, zjednoczmy siły i razem go rozwiążmy. W ten sposób zdobędziemy miłość. Dojdź do siebie! Mówi Oje oburzona pomysłem Dogana. Za kogo ty mnie uważasz? Nawet przypadkowo nie waż się więcej o tym ze mną rozmawiać. Mówisz o uczuciach. Mówisz, że są większe nawet od miłości. Jeśli kogoś kochasz, zrobisz dla niego wszystko. Będziesz szczęśliwy jego szczęściem. Wymaga tego prawdziwa miłość. Oje wstaje od stolika i opuszcza lokal. Czy Doganowi uda się ją przekonać do wspólnego działania przeciwko związkowi Cemila i Ice? Czy ktoś znajdzie Meriem w saunie? Czy dziewczyna przeżyje?